To zobaczymy. Ogoliłem się o okoliczność w gry z tobą, chłopie. Tu już nie chodzi o gry wideo. Ja tak samo. Gładki jak pupa niemowlaka. A teraz jak to zrobić, żeby było dobrze? Nie, no musimy iść po prostu chyba. Tak. I trójkątem było koniec, nie? Już, kurde, to jest, wiesz, już pomroczność. No dobra. Ile ich tam jest, nie wiadomo. A tu tam ich strzelasz, widzę, na oślep. Nie wiadomo, ale będzie mniej. Ważne, żeby tego maga nie było. Co tam rzuca tą ciemność chyba? Nie, to może być. Ciemność może być z tego, co zabawiliśmy. Siema, Janki, co tam? Tak, wiem, piękny jestem, ogoliłem się. Właśnie, muszę ten. Nie zamknę dupy. Mam ci coś do powiedzenia. I się śmieję. Chłopie, masz VIP-a u mnie. Wywiad ci zrobił, cokolwiek to znaczy. Azot nie może mieć, bo się okazało, że ma... Ty, ja nie wiem, czy wiesz, Azot, ty masz moderatora u mnie. No wiem, no. A ja nawet wiedziałem. Co to jest? A ja nie wiem. Masz VIP-a, w każdym razie VIP, chłopie. Ustawił ci na poprzedniej jakuzie, ustawił ci wymiot. Aha, no to spoko. Czemu to wszystkim ustawił. On wszystkim ustawił z Discordu naszego, nie? Bo tam mam to, tych 10 było naraz, przez co to się odblokowało. Dobra, twoja tura jest jeszcze. Nie jest. Karlom się nie rzuciłeś albo nie zakończyłeś tury. No nie mogę nic. Dobra. Musiałem trójkąta nie wcisnąć. No. Żeś się tam w nich wbił, chłopie? Spokojnie. No pamiętam, że to są pionki, jak dobrze pamiętam. Nic specjalnego, czyli te ludziki tutaj. Dwustrzałowcy. Tylko Szaloher teraz zginie. Spokojnie. Dobra. Idę ci z pomocą, bo... Co, synuś? Nie, na pewno dzisiaj nie gramy w piłkarzyki. Muszę się odsunąć, żeby tam Karla wbiła na pełnej. Ty możesz jeszcze się twoją postacią odsunąć trochę? Nie. No zobaczymy, czy się przyciśnie. Wiesz co? Jak skoczy... To da radę. Dobra, wbiła się. A drugi atak zada? Zada. Pięknie. No idealnie. Mamy to. Tylko na Shadowhair co uważać. Ale tam spoko. I tak przed smokiem będziemy robić długi odpoczynek. Długi na pewno, nie? Żeby wszystkie buffy mieć. No go ładnie, nie ma opcji, żeby... No czuję, że to będzie przekozak tej gry. Tak mi się przynajmniej wydaje, że może być. No time for mercy. No time for mercy. A jednak, kuźwa, nie one hit, a two hit. I też nie. No co za pizdeusz, no.
Ale spokojnie, widzę. Niedźwiedzia używać? Nie, nie ma sensu. Nie trzeba. Buffować nie trzeba, nie? Aha. A może trzeba było? No! Dzięki. Nie pokazało mi tego zasięgu. Za mało punktów akcji mam, żeby cię uratować. Spokojnie. W tej opresji. Trudno. Ale mogę skoczyć i chyba jeszcze jeden deber dodać? A nie, za mało. Chyba, że mam dodatkową akcję, czekaj. Nie mam. Dobra. Nie, bo skoczyłem. No mamy to. No mamy to. Nie mam odpoczynku. Nie mam odpoczynku. Nie, ale spokojnie. Możemy... ja mogę na pewno uleczyć Shadowheart tym leczeniem łowcy. I to chyba zrobię. A nie, no zrobię przecież tak. Skoro mam, to dam. I ciebie jeszcze, gdzie ty jesteś? Pobiegłeś. Nie, mi nie musisz. Ja się ten... Ja mam jeszcze swoje leczenie, więc... Dobra. Dobry wieczór, Soniko. Dobry wieczór, Soniko. Chłopcy baldurowcy się meldują. Bo... I taka niespodzianka dla długowytrwałowców. Mamy dzisiaj dużo czasu. Stara ma inwenturę w pracy. Po godzinach. Wysyłałem Azotowi SMS-y z moją starą. I stara, cieszysz się pewnie, że cię nie będzie, że mnie nie będzie. O ja nie, tam nie zna. Tam nie zna. Zapisz, czekaj, zapisz tylko grę. Napiszmy to. Zapisz, że ja szukam, bo... No bardzo mi przykro, chłopie. Bardzo mi przykro, chłopie. Że z Azotem będziemy grać do 21.40. Bo miałem cię kończyć do 20. I Baldur stał pod znakiem zapytania. Dzisiaj jesteśmy i szybciej, i możemy dłużej. Chłopie. Tu już nie będzie chodziło o gry wideo. Smok będzie nasz. Smok będzie nasz. A, coś robisz? Jak coś robi? O! A, nieważne. Nie, bo dałem tylko... Ktoś cię przycina na streamie. Dobra. O, dobrze jest. No. To jest smok? To jest smok? To jest smok. Wow! Więc robimy do obozu. Do obozu. Długi odpoczynek na pewno. Odpoczynek na pewno. No, obowiązkowy. Zaspoilerował mi delikatnie Plabo, że smok jest łatwiejszy niż na przykład wikonia. Najprawdopodobniej, bo z samego tego faktu, że smok jest sam, a wikonia miała drużynę. Pewnie tak. Pewnie tak. No Plabo mówił, że smokiem problemu nie miał. Problemu nie miał. I co, idziemy, wychodzimy. I co, idziemy, wychodzimy. Cieszę się. Bo... Poczekaj, to zasejwuję tutaj, nie? Bo się zbierz. No, ale ty zrób to. No dobra, smoku! Ej, to jest martwy smok. Ej, to jest martwy smok. To nie ten smok! To nie ten smok! Idź sobie tutaj wziąć hełm. Gdzie? Tam? Gdzie? Tam? A nie, czekaj, odpaliła mi się kasenka. Bo próbowałem go lutować. Słoka? Słoka? No. Aaaa! Jaki falstart, chłopie. No.
A to jest Undead Smog. No. Myślałem, że taki żywy będzie. W ogóle to nie pamiętam, czy to było, czy nie, ale Ansur i Balduran założyli właśnie Wrota Balduran. No tak, nie. Było, było. No. O. Ale Ansur... A smoki są nieśmiertelne? Nie wiem, jak... Nie pamiętam po prostu jak w Forgotten Realms. Ja właśnie też... Też właśnie nie pamiętam. Wiem, że długo żyją, ale czy są, chyba są śmiertelne, ale nie pamiętam dokładnie. Okej. Your presence has stirred me as it ever did. I am awakened. No. Teraz już wiemy, kim był. Jak mi się tam nazywa? Cesarz. Zanim się stał głupiec umysłów. Aha. Zjął razem z nim. Okej. Ale Ansur zawsze był smokiem, czy nie? Tak, Ansur zawsze był smokiem. Balduran został łupieżcą umysłu. Boże, cóż za tragiczny koniec tych założycieli miasta. No. Aż już dostanie, jak się ogólnie. Stillness. Ansur's consciousness hovers just above yours, searching, seeing. Dear Ansur, enough! I gave you everything, Balduran. And you paid me in slaughter. It is time I return the favor. Let my bones rise and the storms gather. Witness Balduran. The final tempest has come. I am the heart of the gate. I am the one who roars. This time you will not... Wymiot się pyta, dlaczego z kawiarki leci na siebie. Co? Dlaczego z kawiarki leci na sienie? Wymiot pyta. Ej, jesteśmy nie, kijowo ułożeni, chłopie. Ja mam turę do tyłu. Chociaż nie, w ogon gobale. Będzie dobrze. Tak, tylko czekaj, bo tu ktoś kim jest. Nie, nie, okay. I go to tam. To pionek. No tylko 400 życia ty. No. Ale ma dobry. O, Flabo już może w końcu oglądać. No właśnie zaspoilerowałem przed chwilą twoje słowa, Flabo, że smok nie jest taki trudny. Ej, ale ma przydupasów jednak. No ma, ma. Spokojnie.
Nie, on sam to przechodził, nie mógł. Jak coś azot, to trochę się odsuń, żebym ja smoka mógł walić. Chyba, że mam walić w tego żywiołaka. Popiera ten smok gigantyczny. Nie, tu chodzi o to, że... Czekaj, najpierw co ja zrobię? Najpierw pomienię się w niedźwiedzia. No. Teraz uderzenie pierdolnięciem. No nie dojdę do niej. Uderzam, bij żywiołaka. Żywiołaka, bo jest wielki. No. Dwa razy. Może trzy. No zależy otwarta. Nie, burzać niedźwiedzia to jest bonusowa akcja, więc... To też bonusowa. Szaleńczy atak nie musisz wybierać, bo on sam się wybiera jak chybisz. No, okay, mówiłem ci to kilka razy, ale... Ale to ja. Za każdym razem zapominałeś, więc... I znowu zapomniałem. Ale Andy Smok jest zniesmaczony. Myślałem, że z takim pełnokrwistym walczył, a to kośćmi walczymy. Troszkę miałem inne mniemanie, że wyskoczy teraz taki zielony, jakiś wielki kozak, a wyskoczył szkielet smoka. O! Bahamut, ty! Co teraz? Aaaa! Bić go? Bić zami? Puczamy gnoja. Bijemy. Łapie, damy radę. A jak nie, no to... Przewal, no. Fajnie. Czy jeden mu zabieram? Dobra, puczamy. Zobaczymy, jak to powiedzie. Nieróbstwo. Karlom bić smoka? Smoka wejść? Czekaj. Ty, a tutaj nie trzeba po prostu iść za coś? Ja tu się źle czuję nie z tym. Wiem. Ja coś czuję, że będzie źle. Nie wiem, próbujemy. Próbujemy, no dobra. Hadouken! Kurwa. Spokojnie, tylko trzy ci zadał. Dłuć smoka. No, tylko jeżeli wiesz, że trafił, ty. Próbuj, da siadę. I? Oni się chowają, ty, tu chyba trzeba się schować. Nie, oni się nie chowają. Nie wiem, ja coś czuję, że my tutaj coś wpieprzyliśmy teraz. Że to trzeba się schować. Mamy save'a 3 sekundy. No, fajnie było. Ty, przeżyliśmy, jedziemy dalej. No. Czy nie? Nie no, zlodujemy. Schowamy się tam za tym, nie? Próbujemy, chłopie. Próbujemy? Oczywiście, że próbujemy. No to jak próbujemy, to próbujemy. Walimy z lacza, nie ma. My się nie boimy jakichś tam bahamutowych tych. No jeszcze gdybyśmy ta Filip, przynajmniej ja. Nie. Dobra, nic z tego. No zostaw mnie! A nie, kiedy atakuje? Nie, we mnie. Nie, ciebie.
Zostawiamy to czy load? Load. Load. Jednak load. Wytłumaczy nas na mocno, ale teraz się już przygotujemy do walki, spoko. Chociaż, czekaj. No. Nie, spoko. Znaczy co, czyli jak on idzie do góry, trzeba się schować za te gówna. Po prostu, za te kryształki. Damy radę tu po prostu. Nie. Znaczy, na spokojnie. Tylko po prostu byliśmy źle ustawieni, że... Wiesz, odpaliła się cutscenka w trakcie jak... No tak, ale bardziej chodzi o to, nie, bardziej mi chodzi o to, że jak on się zaczyna koksować, to trzeba się chyba za kryształ schować. Przy dobrym parcie, co ja go biorę ten i... On będzie tu stał, nie? Tak, więc... No to ograb go, no. Zeskipuj to. Zaczynamy. No to... i teraz jest dużo lepiej, bo... Przede wszystkim, no... Tłuczemy go. Od razu, z bomby. Się nie certylimy. Krytyki i wszystko. Krytyka w niego. Krytyka w niego. I jeszcze... Tym pierdolnięciem. Aha, no fajnie też, spoko. Trudno, ale no spokojnie. Krytyk. No. A jak? Kopię. To już nie chodzi o gry wideo, się wczułem w postać. Idealnie, dobra. Jako tutaj. I co, jedziemy gnoja, mówisz? Pół żywy HP nie ma, patrzcie. No i chybienie krytyczne. No stoisz w smoku, chciałem ci powiedzieć. Wiem. A te piątki są tylko dwa, tak? Tak, ale potem... No i tak ich trzeba dobić, tak, więc... Tam. No chyba, że padną. Ze smoka bym nie zaatakuje. Jak wiem. Aha, no to siedź nim. Nie ma problemu. Shadow Heart. Co tam zrobi ciekawego? I co, uciekamy? Tak, bo... Myślę, że mamy potencjał. Tłuczemy go czy uciekamy? Tłuczemy go. Ostatnio nam to nie za średnio poszło, ale myślę, że teraz mamy potencjał. No dobra. Jak mówisz, tak robimy, chłopie. Prawo się śmieje, że mamy potencjał. No wiem. Damy radę.
chuja potem ją. Dobra. Sprawiedliwość będzie po mojej stronie, jak coś. Ja sobie tylko schowam za kryształ. Ja spełniałem dupę. Morale spadły, drużynie. Nie trafiłem. Jak coś, to po atakach uciekaj, nie za ten kryształ, tylko mój pionek zostanie. Zaatakuj, spadła za kryształ. Tylko mój pionek, niestety nie pomyślałem i... Raczej źle wyląduje. Wszystko chybił ty. Weźmy tam po Bogosław jakąś Ave Marią czy coś. Mam czym. Bo dostanę lepa, to mogę się złożyć. Zaraz się złożę. Chłanianie żywiołów! Nie włożyłem się ty. Nie no, co ty. Potek chyba to? Potek chyba to? Jak to się... No. Nie, czara sobie ulep. Czara sobie zrobię. Ale ty, patrz. Shadowheart nie oberwała, ja moja postać oberwała, mimo że staliśmy w mniej więcej ja też. W tym samym miejscu. No nie wiem, o co chodzi. Może... Nie wiem. Jak się używa opotków? A, tu, dobra. Karta post... R2. No. Widzisz, zapomniałem. Nie ma to jak. Fuck yes. Fuck yes. Dobij tego gościa, bo on będzie nam tylko utrudniał. No. I teraz smoka drugi raz. No tak, tak, tak wiem, ale pokazało mi kursor, nie wiem dlaczego na... Kursor, nie wiem dlaczego na... Na twoją postać. Za mało punktów, nie mogę go bić. Ale skoczyć mogę. I wtedy już jest... Chybienie na przykład. Trudno, nie mogę tego. Teraz pada typek. Teraz pada typek. Raczej. Rip Karla? Dlaczego Rip Karla? Dlaczego Rip Karla? A, bo stoi w tym. Na spokojnie. Aha, bo to jest jakieś cztery gówna. No to za typ, no. Nie, Karla... Oj. 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 15, chokie. Z czym do ludzi? Chcę piarnął i poszedł, ty. Znowu Karla ma za mało czy jakieś gówna. Skok. I na pełnej. No, musisz ty dobić. Użyj jakiś fajer, bo ja z dupy.
Czekaj, ja chcę nas podleczyć, żebyśmy nie zginęli. Może ma 15 życia, ty. Ale jestem ciekawy na rzeczy. No i podleciał. Idę go pomijać wąsem. Pomiziany! No. Patrz, już się rzuciła bestia ograbić go, ty. Nawet nie zdążyłem podejść. O, patrz. Poczekaj, bo mam ten. Stawkę. Co? Oglądaj. Jak się ładnie tekstury doczytują. No niestety, gówno pecetowiec. To tak mamy. Byłoby pod konsolę pisane, tego by nie było. Nie robię sobie jedzenia. Najgorzej jest tekstura na samym końcu podobno. Slabo pisze. No trudno. No. To już jesteśmy, panowie, ja i Azot na czystej kartce. Już Azot tego nie widział. Nie. To wiemy. No to wiemy. A, czyli to smog. To nie, bardzo niepozytywna postać, która była kreowana przez chwilę, no że niby jest pozytywny. Znaczy on przez całą grę było takie, no on jest dobry, on ci pomaga, twój strażnik, a ty no... No nie. On ci nie pomaga. On ma swoje własne powódki. On ma swój cel, on... Czekaj, muszę zobaczyć, co to zamieścić, bo wyglądał fajnie. Coś tam dostał. Ty! Wziąłem coś! Ten hełm! No. Ale jest sztabka, oglądaj. A, to tylko, że jakiś supermoc jest. Co to jest za... Co on daje? Komu go dać? Czekaj, bo tu znalazłem jakiś... O kurde, znalazłem tu wyjście. Hełm Baldurana! Hopie! Co
co on daje? Hełm, bardzo dobrze. Hełm 2 PW leczy co każdą turę. Chyba Karla, co? Nie, nie, nie. Karla nie może tego nosić. To ja? Albo ty? Średni pancerz, czyli mogę ja. Sobie... Ja mam jakieś gumy. Tak, tak, ty to weź. Zbieraj to. Dobra, natomiast coś tam dostał jeszcze mu. Coś tam dostał jeszcze mu. Ja dostałem wielki miecz, tylko muszę doczytać do końca, co on daje. Zobacz, twój dla ciebie czyta Karli, bo z tego nie wiemy. Gdzieś ty poszedł? To miecz do obozu? Nie, ten... do przodu poszedłem, nie, w drugą stronę, przez te drzwi takie. Przez to... Za mgłone gówno, za hełmem. No, dokładnie. A, to tu jeszcze stoisz, dobra. To jeszcze nie jest koniec lokacji. Ty, ale miał być trofik za zabicie smoka, nie mamy trofeum. Nie, bo coś trzeba było zrobić specjalnego. Nie wiem, czy to psa tego smoka. To jest jeszcze może jakiś inny. Weź sobie ten miecz, co na Karli jest i... To na Karli jest? Znaczy, no to na Karle przerzuciłem, ten złoty. Złoty miecz. Gigantobójca Baldurana, tak? Tak, jest lepszy, wydaje mi się, dużo dla mnie. Ty, a weź zobacz, czy to jest broń, czy ja mogę używać tej złotej broni, co mam. To się nazywa prerogatywa pojedynkowicza, ale nie, to chyba jest na tutaj ręczne. Możesz, ale wtedy nie możesz używać dwóch broni. Jesteś pewien? Jestem pewien. Bo rapier, tak? To nie. No. Zapiszę grę. Masz rację, Sonic, zapisz grę. Czekaj, ja patrzę, czy ja bym nie mógł tego nosić. Tego rapiera? Znaczy dwuręczny zawsze jest trochę silniejszy chyba. No. Znaczy nie, bo lepszy jest właśnie ten. To bierz. Tylko patrzę, czy... Fajna gra, ale zero emocji we mnie wywołała fabularnie, niestety, Plabo pisze. No nie wiem, no... Ja uważam, że goty zasłużone, w pełni. Pomimo tego, że jest śmierdzącą pecetową gierką. Największym syfem świata. Tfu, pecet. Dobra, będę chodził z rapierem, teraz mam spokój. Co, myślisz, że jest lepszy? No, nie mam pojęcia. Wiesz, to jest tam kwestia... Wymiot. Czy wyszedł Piart? Nie wiem. Powiem ci, że... Na pewno dla fana uniwersum jest to spełnienie tych marzeń, no. Że wow, Baldur tych czasów, no. I on jest Baldurem tych czasów. Ilość ruchania cię odrzuca. Wiesz co? Myśmy tak na przykład z Azotem zrobili, że Azot... ruchał się tylko z tą. Z tą, co on idzie, a ja z tą, co ja idę. I nie było więcej ruchania. Więc wszystko zależy od gracza. Nie ma... Dobra, czekaj. Teleportujemy się stąd do... Rivington. A nie idziemy dalej? Tu już zrobiliśmy wszystko. A, jak się teleportowało? To jest pytanie. Touchpad? Tak. No. I do Rivington, dobra. Miałem kilka takich dni, że nie chciało mi się odpalać, ale jak już odpaliłem, to przepadłem, no. Dobrze się w to gra, ale dobrze. To, że... Ale to trzeba mieć natchnienie, bo jednak jest
No nie ma sensu na to siadać na jakieś 5-10, to nie da, żeby sobie. Nie no, my z Azotem specjalnie taki czas szukamy, żeby przynajmniej minimum 2 godziny mieć dla siebie, nie? To sobie idziemy cyrk zrobić, pogadaj sobie z gościem. Nie. Z czym, z tym? Tym tutaj. Czekaj, bo... Kto? Albo z ty... Poczekaj, bo drzwi mi się robią. Nie wiem, takie nienawidzę tego, kuźwa. Weź ty zagadaj, bo już się wkurwiłem. To strzałkami. Strzałkami zmieniasz cel. Klaus. Dobra, zagadam, bo... Mam! Mam, idziemy do cyrku. Tylko, że Divinity Original Sin, no to jest co innego, bo jednak Divinity jednak jest co innego, bo to jest całkowicie autorski system. A tutaj jednak byli ograniczeni tym, że musieli to zrobić na systemie D&D i go przerobić pod grę, więc sami się sobie przez to, że wybrali klimat Baldura i ten Forgotten Realms sobie nałożyli ograniczenia. Ale... No jest, bo oni musieli bardzo dużo zmienić w samej formule tego systemu, żeby było to w ogóle grywalne. Bo znaczy ja się dziwię, że Baldur 3 jest taki kolorowy, porównując do jedynki i dwójki, ale to może być wina tego, że ograniczenia tamtych lat troszeczkę, wiesz, ten klimat, bo ja nie znam tego świata jak Azot. Jednak Forgotten Realms są takie typowo kolorowe, takie no, to jest takie klasyczne fantasy tak naprawdę. No. Nie jest... ani ten, jak to się nazywa, Ravenloft, ani Eberron, żeby to było jakoś zróżnicowane. Bo Ravenloft no to jest to, gdzie był Strad, to jest właśnie takie gotyckie, lekko horrorowe, taka Transylwania Drakuli przerobiona na świat D&D. A Eberron no to jest taki steampunkowy. Tam są roboty, jeszcze takie czynny, wielkie giganty maszyny, powozy, które zostały. Tak, znaczy, właśnie, bo... Ja czekałem 20 lat w sumie, więc ja jestem... 20? Dobrze mówię, 20. Nie byliśmy na cyrku, bo spieszyłem się z Denowi podkazać wikonie. No, nie cokolwiek. Ty se pochodź i po ten, pointeraktuj sobie z tymi wszystkimi. Pobaw się w cyrku. Dobra. Tak, ale potem po wikonii tam i w Mińsku wyszliśmy na pewno smoka, więc patrzyliśmy na smoka. Ja chciałem smoka zobaczyć, bardzo. Jak na razie no. Bo miałem plan mu zrobić wikonie Mińska i wrócić tu do cyrku, ale on tylko siedział i smok i... Myślałem tylko smoka. No. Smoka. Dupią barwniki. Idziemy dalej. Co tu dalej mamy? Tu się z dżinem, bo chciałeś dżina kiedyś. Tak. Gdzie jest dżin? Tam gdzieś, dobra. O, dżin! No. Dżiny bardzo potężne były w Baldurach. No, tu też jest. Pogadaj sobie z nim po nim. Co? Ja co, Ugly One, ty? A co do czarów, no to też faktycznie musieli je ponerfić, bo czary wyższego poziomu by rozwinęły tą fabułę SAP. Pupy pod boi. Tak, bo między trzecią edycją a piątą
trochę się te Forgotten Realms zmieniło. Tak? Zmieniło? No ja to się widzę, no przynajmniej jeżeli chodzi o gry. Tak, no trochę to tak ci jakby, nie wiem, rozbudowali, podawali właśnie takie typowo rzeczy. O ty chuju! No, no, dziękuję. A to nie, piątka jest bardzo uproszczona w porównaniu do trzeciej i drugiej. Tak, Ravenloft to jest nadal jednym z najpiękniejszych settingów, a Spelljammera strasznie zepsuli w piątej edycji. Ej, zami, ej! Ej! Planescape'a zaczynają ten... I co teraz? ...prowadzać piątej edycji. Jestem serem, ty! Poczekaj! No, będziesz chwilę serem, ale to się zmieni. 18 tur jeszcze. O makabro! To zagaduj z innymi, ja posłucham w tym czasie. Czy ja też mogę zagadywać? Ja nie mogę. Nie możesz? Nie mogę, jako ser nie mogę rozmawiać. No, no bo jesteś system. Nie mogę, no przecież podchodzę do typów i nie mogę. Nie mogę, ty. Nie mogę, ty. Idź dalej, no idę dalej. Toczę się. Nie mogę, widzisz? Nie mogę, widzisz? No, nie może na to wyglądać. Zagaduj, to ja sobie posłucham. Żeście mnie wydymali. Ser za mnie zrobiliście. Moja kochana żona Kamyczek. No. To think she chose me. Why I wake up every morning with a smile on my face. Now, no na tą grę trzeba mieć wenę na pewno, bo powiem ci, że my ją męczymy z Azotem już pół roku. Ja na przykład nie mam w ogóle pretensji, bo Azot mówi, ja dzisiaj nie mam ochoty. Ja się nie dziwię, bo na tą grę trzeba mieć ochotę, wiesz? Tak, no jednak... To nie jest taka gra, że siadasz sobie i popykasz. Ja bym ją porównał trochę do Red Dead Redemption 2, której mi się nie udało, bo nie miałem weny właśnie. No, tak, trzeba mieć po prostu feeling. Gra jednak... Ja miałem taki mod, ja potrafiłem siedzieć od, nie wiem, 10 do 20 i grać tylko w to. Ale trochę mnie... jakby to powiedzieć, zniechęć to, że oni im bardzo dobrze rozwijali. To prawda, nie? Bo jakbyśmy skończyli na prędkości, epilogu byśmy nie zobaczyli, nie? No nie. Dodali go niedawno całkiem. Bo, tak, to byśmy po prostu musieli go odkryć. Ale sam tego, że na przykład Mintara jest teraz do zrekrutowania normalnie, a my jej nie mamy ze sobą, a też daje content jednak, no bo wiadomo, mniej, ale też jest no, postacią, która ma być w drużynie normalnie. No tak. Ja bym na przykład ją, przynajmniej w mojej drużynie, gdzie mam ze sobą Lazel,
Karlach i Shadowheart, bym wymienił Lazel na jednak Nintarę, bo jakoś dużo bardziej mi się podoba ta postać z tego, co widziałem, niż ten... Zobacz, czy on ma jakieś dobre przedmioty dla nas. Nie, nie wiem. Nie pamiętam. Nic ciekawego. Uważam, ma jakieś rękawice miał. Trudno. My jesteśmy tak dosyć dobrym tym. Przypakowani, nie? To sobie pogadaj. Ty rozmawiasz, ja rozmawiam, o co chodzi? Nie. Ty rozmawiasz. A, okej. Okay. Lukrecja to chyba jest Lutek, co? No, trochę. To chyba nie jest Lukrecja za bardzo. Chyba Lucian. No, żona. A, właśnie. Ślimacz tempo Red Dead, no... No, nie... ...kończyło w Red Deadzie. Nie wykończył w Red Deadzie, to był świat, ale misja wymagała tobie podążać po sznurku. Nie, mnie wykończył w Red Deadzie wszystko w singlu. Od sterowania, no, też, gdzie ja musiałem zapamiętać 16 menusów, żeby wejść w 25 menu. No to też było, no. Ślimacze wszystko, ta gra nie jest dostosowana do standardów gry. Ja chciałem sobie pograć, wiecie, nie wiem, symulator kowboja, zagrałem w symulator statku kosmicznego, ilość i rakiety, gdzie wiesz, wszystko trwało godzinami, żebym tak, właśnie, umył się, kuźba. Umył się, kuźba. No, idź pierwszy. Aha, tu będzie statka, tak? Do przodu. Aha, tu będzie statka, tak? Tak. Jest. No. No mnie wykończyło to, że w Red Dead był grom z otwartym światem, ale wszystko, co jest związane z fabułą, co jest związane z pobocznymi, robiło to, tego grę miało aż do bólu, taki typowy korytarz. Tylko, że zamiast niewidzialnych ścian miałeś fejle misji. Nie, ja się odbiłem szybciej, ja po prostu zobaczyłem, że nie mogę nawet sprintować w obozie. Wtedy jeszcze mój syn miał lat niecały rok, że nie mogłem się tak wtrybić w grę, bo cały czas musiałem coś robić kątem oka. Nie dałem rady, odbiłem się. Nie, jest ciężka gra. Oczywiście ja będę tym ochotnikiem. No. W sumie ten, bo Baldurze możemy... Zrobimy sobie przerwę na pewno, ale możemy sobie opanować te Divinity. Możemy. Znaczy ja myślałem to Warhammera, to mam nadzieję, że do Warhammera z niego pogramy. No muszą dodać koopa jeszcze. Oni jeszcze nie zrobili tego? Ja trzymam rękę na pulsie, żeby wiedzieć, kiedy możemy wejść w Warhammera. Okej. Okay. Spokojnie. Bo ja myślę, że to jest gierka, która też tam da klimat dużo. Jest, tylko że tam jest wersja koopa. Co jest? No bo tam koop jest bardziej ograniczony, bo tam w większości po prostu przejmujesz kontrolę nad inną postacią NPC-em, a nie typowo tym. Ja mogę grać NPC-em jak coś, nie? Nie przeszkadza mi. Nie, no spoko. Dlatego myślałem właśnie o Divinity, bo Divinity, pierwszy przynajmniej, jest zapany, że masz dwóch protagonistów. Okej. I ty tworzysz dwóch protagonistów, masz mechaniki na kłócenie się w trakcie rozmowy. Wiesz, ty chcesz zrobić coś, ja chcę zrobić coś. I potem jest tam kamień, papier, nożyce i w zależności kto wygra, tego racja jest. I... No to jest spoko. Tak, dlatego mnie trochę w solo to zniechęciło, bo nie czułem takiego, wiesz, no bo to jest zaplanowane, żeby się kłócić, ale jak ja jestem... Tak, oni cię tu zaatakowali. To najpierw psa, czy co?
No po prostu bijesz. A ty też bijesz? A ty też bijesz. Tak, bo nas, bo tych jest więcej. Budyń. Spaduwa. Spaduwa. Bijemy Jokera. Bijemy Jokera. No. Budyń zlany. Budyń zlany. Aj, co masz więcej? Aj, co masz więcej? Tak, i oni uwalniają zwierzaki. Ło, chłopie! Ło, chłopie! Czekaj, nie, to jest... Easy. Zabiliśmy smoka, więc myślę, że tak. Zabiliśmy smoka, więc myślę, że tak. Myślę, że mój pionek sobie z nim poradzi sam. Pionek sobie z nim poradzi sam. Pójdę ci wcisnąć sieczką tutaj. Fajnie. Naprawdę? Naprawdę? No. Jezu. Jezu. Ty, jeszcze mnie trafi ten zmacek. No tak, z klatki. Przez klatkę bije. No, chociaż tutaj. No nie, to nie, też został mu jeden... HP, no ale... Dobra, weź ich tam. Co zrobię? Obszarowo ich zajeb. Obszarowo ich zajeb. No właśnie... Śpiewam się. A to co? Przeciwnik też, tak? To co? Przeciwnik też, tak? Nie, to jest... A, ten dobry typ. Który ci pomoże. A, dobry typ. No! No! A tych klatek też trzeba rozwalić, też klatka jest zamknięta. No tak, no. Bo teoretycznie oni powinni tworzyć klatki. No a nie zdążyli. No a nie zdążyli. Nie zdążyli dokładnie. To ubijaj. Ty w klatce potworka, ja po prostu klana dobiję. Właśnie nie mogę po klatce. Nie żyje. Ja w kolana zabiłem. Tylko, że teraz po, trzeba... Po mintury po prostu, żeby szybciej zrobimy. Poczekaj, może? Poczekaj, może? Zastrzelę w niego, nie? Zastrzelę w niego, nie? Dwa razy. A co? A co? No ścieżka zablokowana, a to? No ścieżka zablokowana, a to? Dlatego mówię, że szybciej... No już, już zrobiłem. Smakuwa, smakuwa. A ile nas ogląda dzisiaj? Azot 1, Psonik 2, wymiot 3 i 4 ten. 3 i 4 ten. Plabo. Plabo. Chyba. Chyba.
Tomek nie polubi, bo to nie japońskie. Chyba mnie przycina, co? Jak z tobą rozmawiam? Tak, przycina, przycina. No, 5 widzów, okej. Wygraliście nagrodę u Gina? Jaką nagrodę? Ja się serem stałem. Nie, wygraliśmy tylko ser. Ja się serem stałem. Dobra, może być dalej. No, pogadaj z Lucrecją. Tam u góry, do przodu, do przodu. Jak zawsze. Wygrałem w pierdol. To idźcie do niego dobry motyw. No, zobaczymy. A czekaj, chodzi ci o ten motyw, co mu kradniesz pierścień i cię przenosi, czy inny? No, na pewno wiem, który ma. Czekajcie, to mi się fajka. He was a star. Customers of every color and creed simply adored him. Rozlotowało. And I'll shower the person who finds him in love, adoration and adequate compensation. What do you say? Jedyny quest, którego nie lubię, ten, bo szukam części klauna i nie wiadomo gdzie są, nie chcę się ich nigdy szukać. Nie chciałbym się ich szukać. Nie zrobiłeś tego? Nie, bo nie chciałbym się go szukać. No dobra, spoko. No jak to jest jakieś śpiewliwe, to jebać to. Dobra, to robimy tą nagrodę Gino. Ja z nim gadam. Ty go okradasz od tyłu. Teraz? Teraz? No. Jak już kradnie, czekaj. Jestem złodziejem coś, nie? Skradaj się. Czym się składa? Zapomniałem, sterowania, wiesz? R1 i szukaj przycisku do skradania. Co ci... Albo dół, no, faktycznie, bo... Nie, zapomniałem tych skrótów. A jaki dół? Normalnie strzałkę w dół. No i podejść od niego od tyłu. I to pierwszy chciałam mu zabrać? Dokładnie. Kasę też? Babier, co ci szkodzi? I teraz z nim pogadaj. Chyba nie. A. Chyba, że ty zagadasz. Aha, bo cię. Bo mnie na to ty zagadaj i weź ten pierścień. Zawsiony złoju. To znał się na mnie. Niemożliwe. Slabowo chciałem, bo jestem złodziejem. Gdzie ty jesteś? Przeniósł mnie do lasów, które są te dinozaury. Aha, a ja nie mogę do ciebie iść. Nie, spoko, ja ci to... Nie mogę. Gdzieś ty poszedł? No, jestem w lesie,
Wszędzie. A jak mogę podejrzeć? No nie mogę, bo robi tak? Nie możesz. Nie mogę. Nie mogę. Spieprzyliśmy. To jest osobna lokacja jakby. No to trudno. Potem sobie na YouTubie zobaczę. O, tutaj nie byłem. Zagadam sobie z Zechino. Z panią Blusz. No, ty się z nią pogadaj. Nie, to atakują dinozaury. Chyba z dinozaurami, tak? Nie, no podejrzeć mi nie też rady, no bo... Prawo, cycki. No cycki, no. Nie jest źle. Był Joker, teraz jest Blusz. Czy to jest jakiś Gotham? Podgada. Spokojnie, ja tu sobie poradziłem. Słyszałem muzyczkę wygranej u ciebie w tle. Boże, jaki jestem zachlapany krwią, jestem rudy. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Tak, ja jestem w innej lokacji. Tak. Bo to jest, jak dobrze znasz Kadle. O kuźba. Nie jest dobrze. Pół roku prawie nie graliśmy, nie no. Nie pamiętam. Janki, techno. Gra w tego Tekena. Już mu odwaliło, białe rękawiczki założył i jedzie. Kogo nie znosi bardziej niż innych? Jak się nazywa ten zły? Dariel, Gortasz, Rafaela? Gortasz. Nie pamiętam imion. Nie, Dariel najbardziej nienawidzi Gortasza, bo... Do Zariel trafiła przez Gortasza. Ten zły to gąciarz, mówię ci. Hej, Sanki! Tak, to jest... Rozwalić komuś ryj. O. No zaraz bym musiała się wypowiadać, chłopie. No. Our touch has been that of sunlight. But now we must look beyond. To the uncertain. To the future. A decade from now. What will the chłopie. Where will she be? Prawdopodobnie martwa. I press my finger to your bond and find a shield. Jest fajnie napisana, aczkolwiek mało mniej fabularnie troszkę. Inne postacie miały lepsze wątki. Na pewno na przykład Shadowheart.
Tak, i znaczy i wątek jeszcze do końca nie zrobiliśmy, no bo ona jest związana z Gortaszem, do którego jeszcze nie doszliśmy do porządku. A, no bo dla mnie lepiej napisana no, na ten moment była po prostu, nie? Może jeszcze będzie się działo. Dajcie spokój z tym pisarzem. Idź już na techno, ty! Oni gadałem jak dwie ludki z Twittera napisali. Nie wiem, o czym do mnie mówisz, chłopie. Nie wiem, co to Twitter. Twittera nie czytam. Czekaj, czy nie pogadaliśmy wszystkich? Spróbuj się z Bardem jeszcze. Zagadaj ze mną jeszcze raz, Plabo mówi. Czy jeszcze coś ma, typiara, czekaj. O, Plabo widzę profesor też. Nurture and protect your love, for it is one of life's most precious gifts. Okej. Okay. No, nic tu nie było już. Bo jeszcze wersja. Wersja twoja, nie? Violence erupts here. Idź się, prześpij no. I zagadaj, Labo mówi. No to to zrobimy. Spokojnie. Dobra. Zrobiłem jeszcze drugą wersję, jak ja pamiętam. A, bo ty Shadowheart masz, nie? No. Spoko, spoko. A to jest zajebiste, że... Naprawdę te dwie postacie nasze, którymi gramy, są dwoma osobnymi bytami. To... A to nie jest tu tępym NPC po prostu, nie? Pionkiem dodanym do gry od tak, żeby był koop. No to w tym, Divinity jest jednak jeszcze lepiej zrobione. Idziecie? Idziecie? No bo ty jesteś naczelnym pionkiem. No ba! No ba! Nie musi, no on robi swoją wersję, on ma swoją dupę w tej grze. No, bo... Labo, bo my mamy dwa wątki tutaj. Niszczator. Mamy osobny romans. Azot ma z Shadowheart, ja mam z Karlą. Mamy dwa osobne byty, mówię ci. On romansował i ja romansowałem osobno, rozumiesz? Chłopie, idź tam na tego Yoshimitsu. Stu Dejarze. Dobra narracyjna grażanki. Mówić to coś? Takie nie narracji nie ma, więc... Byś poznał swoją żabcię, to byś inaczej mówił. Chodź do rodnej elfy, postawię ci nawet w obozie. Jakie ściele klatki. Ja bym powiedział, że osądzanie innych. Nie, wino i towarzystwo. Bo pierwsza scena rozpoczynająca romans było wspólne picie wina nad... A było, faktycznie. Pamiętam teraz. W wodospadzie. Pierdząc tacy... O! Czanki z Tuleja. Ty sam jesteś z Tuleja. Nie hejtuj dobrych gier. Chopie. I didn't think a little
little game would sting so much when I agreed to this. Chowaj tego pada, wyciągaj myszkę i klawiaturę. Niegodny jestem gościa padzie, mówisz? You've been studying up on me every night at camp. I press my finger to your bond and find a shield. Impenetrable. It is beautiful. Your love is one few have. Czekajcie. Dla moich fanów specjalnie. And know that you made one whose heart was long quiet beat with love and you. Uwaga, Alt F4. Ty, nie działa. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadziałało. Junkie oszukał mnie. Junkie oszukał mnie. That little hideaway that we found in the cloister. Może? Jeszcze raz spróbuję. Or maybe I already liked Night Orchids and I chose that place because of them. The particulars of childhood. Gramy. Hazy, even if your memories haven't been tampered with. But I felt safe there. Can you imagine what it would have? I can very easily imagine I needed somewhere to escape to. Gram na fortepianie. Nocturne and I must have come here a lot. Anyway, I think that little hideaway helped shape who I am. F4. As much as any F4. Training did. Tu! Funny the things that influence. Ej, nie działa. Ej, nie działa. Nie, to chyba trzeba teraz przyjść po odpoczynku. To lecimy, tak zrobimy. Ja to wiem eko tego. Cosplay eko Trisa. Wchodź do obozu, chłopie. Idę. My już mamy wszystko. Raczej nie będzie żaden wstawek już między nami. Nie wiem, czy... Nie usłyszałem, co ty mówisz, bo... No, że już żaden wstawek w obłodzie raczej nie będzie. Może będą, ale to... Później. Od razu wychodzimy? Nie do namioty, tylko do obozu. Końcowiec nie chodziłby z takim wąsem. Jak to nie? Jak to nie? Co, wychodzimy z obozu? Azot? Tak, już, tak, już dawno powinieneś być na zewnątrz. Cio. Teraz z nią pogadać, zobaczymy. Dobra. You have already sought Sethino's guidance, little one. Nie, nic to się nie zmieniło. Nic się nie dzieje, Plabo. For it is one of life's most precious gifts. Nie. Jeszcze Azot próbuje. Ale to to samo, nie ma. Nie ma. Może przez to, że już byliście w Dolnym Mieście, pisze Plabo. A co, ona by się w Orin zamieniła? Aha. Czyli po prostu by było to samo co z Kowalem, co no, z tą pisarką. No. Pewnie już byliśmy za daleko, już gra stwierdziła, że nuda za 26 razem to samo. No tak, bo nie, bo byliśmy w Dolnym Mieście i tam już Lazel została porwana, tylko że nas porwali ją z oboru. Tak, my już Lazel nie mamy, Plabo. Tak, u nas była różnica, bo za późno poszliśmy do kanałów i normalnie w obozie nam ją zabrali. No, z obozu nam ją odsłuchali. Może Lazel w obozie była właśnie tą typiarą.
I chciała nas zaciukać. A mi tą małą, co była po wodzie. Bo pewnie poszedłeś do dolnego miasta z Halcinem, Gailem i z Lazel. A my Lazel nie używamy po prostu. No. No właśnie, ci mówiłem to. Tak, bo jednak wolałbym mieć team, który mogę używać ze sobą, a nie jakiegoś rudego dziecka. Dobra, wracamy do... Tylko nie wiem, co możemy zrobić teraz. Mamy czas, robimy. Kurde, zawsze na Baldurze ścina nam voice'a, nie wiem o co chodzi. Też nie wiem. A na innych grach nigdy chyba. No to już wiesz, po co ci to mówiłem, żebyś właśnie nie tracił kompanów, co faktycznie możesz użyć. No sam sobie motyw porywania jednego z towarzyszy jest spoko, ale no nie jest fajny, jak potem potrzebujesz go. Gdzie lecimy? Bossy chyba zostały, nie? No zostały nam trzy miejsca, bo mi się... A, my nie poszliśmy za domami. Dawaj na pierwszego bossa. Trzech. No, bossów nam zostało, bo tam... Wiem, co możemy spróbować zrobić. Tylko czekaj, ja sobie muszę... Nie to. Orki tu chodzą. Dobra. Tu coś jest. Według... A, sprawdzasz, co robimy. Dobra. Nie, robię coś, co nam się przyda na akcję za chwilę. Ale to bym zrobił, jak wrócę z psem, bo się zbliża godzina tu. Idzie teraz z psem? Żeby nie ruszać. To jest ten moment przerwy? To jest ten moment przerwy, dokładnie. Czyli 10 minut dla psa Azota. Ja w tym czasie standardowo sobie wyproszuję koszulę do pracy. Zrobię to na streamie, a co mi tam? A co tam? Niech pani widzą, że jestem porządnym obywatelem. Idę pod deskę do pracowania. No. Ja też zaraz wracam. Baldurian home. Why? I'm glad you asked.
It'd certainly help the dishes. Okay. No to teraz fani, uwaga, uwaga. Żeby was zabawić w czas, kiedy Azot idzie z psem, będzie prasowanie koszuli do roboty. A jak? Tylko... Czekajcie, czekajcie. Co Plawo, jak tak patrzysz, dużo nam zostało, czy już raczej końcówka? Co? Czekaj, kuźwa, za krótki kabel. Końcówka, no i pięknie, kuźwa. Ale dzisiaj pewnie skończymy, jeszcze 2 godziny mamy, więc... Czuję, że to jeszcze dzisiaj nie pęknie. A powiedz mi, długi jest ten epilog? Poróbcie questy postaci i fabułę. No, questy postaci mamy już w większości zrobione. Shadow Heart już dokończona. Will nie jest zrobiony. Chyba Kyra przez tego typa, nie Kyla nie jest przez tego typa zrobiona. Druida zrobiliśmy, wiadomo. Minska Jaheira zrobiliśmy. Vampira zrobiliśmy. Weź się goń, Sonic. Krótkie scenki, tylko zbugowane. O, szkoda. Myślałem, że coś porządnego dodali. Ale co, przed tym epilogiem nic nie było? Po prostu napisy końcowe i koniec? Czy jak to wyglądało? Bossa ubijasz i the end? Po prostu? Kurwa. To jest profesjonalny streaming. Prasowanie koszuli na wizji, chłopy. Aha, z towarzyszami, czyli po prostu, aha, okej, okej, czyli dodali scenki towarzyszy. No ale dodali coś, nie? Wiesz. Może dodadzą więcej. Może to odbagują. Co chwilę jakieś, wiesz, co chwilę jakieś patche powstają w tej grze, nie? To jest to. Jezu, jutro do biura na cały dzień. Siema, kalma, nie! Azot poszedł z psem na spacer i... Pracuję koszulę w tym czasie, chłopie. Żeby nie ten... Żeby zrobić wszystko, wiesz. Było już... Nowy kontent, wiesz. Jakuza w fartuszku. Zaraz będzie opróżnianie zmywarki. Optymalizacja czasu, chłopie. Ten z psem, ja tu szybko akcję odwalam. Kalwa. Cicha, pęk wpadł. Zawsze wpadniesz na najlepsze, chłopie. Za chwilę, dokładnie, na para Evo. Sprzątania kibla, dokładnie. Wszystko dla moich fanów. Domestos, szorowanie. Jak to wygląda? Ocencie? Jest gitarka, nie? O, tutaj kurwa nie... No, no tutaj jest... Tu do przeprasowania jeszcze. W tym miejscu... O! Teraz będzie 10 na 10.
Ale dobra, optymalizacja czasu weszła. Czekajcie, żebym nie spierdzielił żelazka. Utrudnienia. Wpadłem w ręku. Ja? Pa! A! Ja już nie zwiększę masy, chłopie. Za stary na to jestem. Za dużo fajek, energoli, alkoholu, papierosów, zimnych soków i aerosów. Chudy, ale byk! Wiesz jak jest. Byłem przez chwilę... Kalwa, jakby byłeś, to jeszcze byłem przez chwilę cosplayem PC-towca. Na prośbę Junkiego. Wszystko dla moich fanów. Wszystko. Dobra. Zaraz jestem, tylko dechę schowam. Dobra, skoro azota nie ma jeszcze, to mogę zobaczyć tutaj, czy są jakieś sklepy i poszukać podków. Jedyne, co się tu przydaje. Kuźwa, tu nie ma żadnego sklepu? Tu nie ma, tu nie ma. Cmentarz. Dom czegoś tam. No się przejdę. Wrócę do niego zaraz. Przejdę się do sklepu jakiegoś. Spotki pokupuję. Byłem tu? Tak, to przyszedłem. Ja się gubię. Tak, a już... Aha! Czyli nie mogę wyjść bez niego. Okej. Okay. Myślałem, że mogę. Lipa! Chciałem poszukać podków w tym czasie, kiedy go jeszcze nie ma. A sklepów tam akurat nie ma, gdzie jesteśmy. Nie, nie mogę. Muszę tu pochodzić. Nie ma żadnego sklepu? Żadnego. No jak na złość ty. O, tu jest jakiś sklep. Chłopcze, dawaj mi podka. Daj, wezmę gazetę. Już wziąłem, spadaj. Dobra. No nie, to nie mogę nic tu zrobić. Jeszcze popatrzę, może gdzieś jest jeszcze jakiś sklep. Podka chciałem. Gdzie u magów? Gdzie są magowie tutaj? Czekaj. Mówisz tutaj, tak? Chłopie, ja tu za azotem idę, ja tutaj nie ten. A, dobra. To idą. A, tu, czarodzieje, dobra. Spokojnie, plabo. Pa, jaki ze mnie mistrz orientacji w terenie. Pa, pa, pa. Tu. Prawie się udało.
O, jaki sklep? Kuźwa, w dupie mam te gazety, chcę sklep z podkami. Tu nie ma chyba. Ja bez azotu jak dziecko we mgle w tej grze, ty. To jest sklep? Nie jest oznaczony jako sklep. No widzę, że nie ma, widzę. Też u nas nie ma osoby, która by nosiła lekkie szaty, więc nawet tutaj nie powalczy. A tu u góry nic nie ma? Dobra. Czyli tu podków nie kupię. Znaczy ja mam trochę podków, ale wiesz, jak idziemy na bossów, to zawsze podki się przydają. O, tu są jakieś sklepy. Zobaczmy, może tu coś mają. Dobra, jestem. O, ja to przyszedł, a ja tutaj z plebem w poszukiwaniu podków, nie? Bo stwierdziliśmy, że jak cię nie ma, to... O, są podki! Nie, to barwnik, kurwa. Chłopie, co tu się działo w czasie, jak ciebie nie było? Stream z prasowania koszuli. No, potem poszukiwaniu podków. W barwniku się napije. No. Na jakieś przyjaciółki złapałem tu. A nieważne. Chcę tylko zobaczyć, czy są podki. Nie ma podków, ale i tak jest zajebiście. Ty lepszy łuk. Biorę, strzelec wyborowy. 6 do 13, kute. Ile to kosztuje? 1300, mam cholerę kasy. Może być. Już o cię idę. Tak, ja tu też szukam podków. Ty szukasz podków? No. Karla coś co ode mnie. Ty, ja przed mam jakiś wątek. Przypadkowo zrobiony. To gadaj z nią. Robię. Nie, tu też nie ma podkowy. No, taki tam dodatkowy. Gdzieś ty tutaj wypadł, gdzie ty jesteś? Aha, u magów nie ma, już sprawdzałem. No trudno, no to idziemy dalej. Za to sobie łuk lepszy kupiłem. Dobrze. Teraz wiem, co idziemy robić. Tak, czekam z tymi... A, zresztą. Gdzie? Kanały miejskie. Nie widzę przez swój ryj. Kanały, po prostu, okej. Okay. No. To też wejścia, bo nie będzie... A co tu będzie? A co tu będzie? Idziemy to... Zobaczysz. Tylko nie pamiętam, gdzie jest dokładnie wejście.
Wyjebałeś się. Nie, ja to szara, tylko. Też spoko. To teraz ja. No, to jest tu już spokojnie. Myśmy tu byli, walczyliśmy tutaj, nie? Tak, tak, tak. Tylko teraz idziemy do miejsca, gdzie nie chciałem robić. Ale już przez chcę. Czymś tam. No okej. Okay. Czy to tu jest? No to nas nie było chyba. Nie właśnie, no bo... Idź pierwszy zapowiadać z tamtym ziołem. Z kim? A, tam ktoś jest, dobra. No tam gościu stoi. Krasz tam podkudny. You ain't supposed to be down here, mate. You spot a curious metal contraption in the water. A submersible. Młodsze korzystwo? Jak chcesz, wybierz co. Co uważasz? No news is good news, right? Especially with the rough water between here and the Iron Throne. No prisoners lost in the last batch of runs either. Though them servants of Umbria. Synuś. Już do spania. No, nie 20, jutro do przedszkola. No, daj telefon, te buziaka i do spania. Jutro w nagrodę znowu będziesz miał. Dobrze. I to będzie jutro. Buziak, lecisz. Zagraź sobie światło i do spania. Zgaś. It's an underwater prison. Most secure in the rooms. Myself and Cap. Mikusiu, zgaś światło. Do you know? Boss never sends anyone that away but prisoners. Oh, the Jablida's on you. Look, I don't want any trouble, but I know old Gortash is up to some mad shit in there. Śpi u siebie. But look, there's some bad shit going down in there. You don't want to get involved. Neither did I, but it was them or me. I'll get Cat warmed up. Get in when you're ready. Zrób save'a. Mhm. Nie mogę. Czekaj. Albo się zapisuje automat. Albo się zapisuje automat. Ale jeszcze też ja nadrobię w razie coś. Też ja nadrobię w razie coś. Dobra. Dobra. I już. To jakaś nowa lokacja? Zobaczysz. Tu był, tu nie, znaczy, tu wiem co będzie, ale tego nie zrobiłem jeszcze, bo. Okej. Okay. Safe stoi przed wejściem do tego. Bo jak zobaczyłem co to jest, to uznałem, nie chcę dzisiaj. Bo to już było takie, że byłem na końcu sesji. Okej. Okay. Czy nie zrobiłeś tego? To jest coś dla ciebie obcego. Wiem co, jak mniej więcej co tu się dzieje? No. Ale nie wiem, jak to zrobić do końca. To poczekaj sekundę, ja tylko młodemu pościelę, bo widzę, że słyszę, że tam nie może do siebie. 15 sekund jestem. 15 sekund jestem.
digging and diving where you don't belong. Dobranoc. Już śpi. Dobrze. To teraz co tu robi? Żelazny tron. Co to za kuźwa? Hologramy. No, komunikacja. Return to the docks. All the deaths of everyone inside will be on your conscience. How many people are trapped within? How many lives will be lost? Przytumuj? No tak, no innej opcji nie mam. Do spania, Mikołaj. Musisz. Na razie idź spać. Dobranoc. Teraz przestanie. Nie no, wielkość tej gry jest niesamowita, nie? Nie myślałem, że trafimy jeszcze do takiego miejsca. Lust for pleasantries amusing. Unfortunately, we have no time. There are many hostages here. Duke Ravengard, chief among them. He needs your help. Do not concern yourself with me. The city will be best served if you save Duke Ravengard. Duke Ravengard is held in the security wing. Be careful. There are many hazards. This structure is collapsing. Act with speed. Act with efficiency. Good luck. I walczymy? Nie, to jest... Że aż... sześć tur, żeby ubić Duke'a. Jak najwięcej tych... Ubić, tak? Tych typów? Jak najwięcej trzeba ich uwolnić, bo... A jak ich się uwalnia? Nie wiem, daj mi chwilę pomyśleć. Dobra. Na razie szukam tego, Duke'a. Tylko jest duża lokacja w ogóle. Mamy 6 no, tur. Trochę, sporo. Poczekaj. No spokojnie. Po Duke'a musi iść Shadowheart. Bo... tak. To niech idzie. Tylko czekaj, patrzę, gdzie jest Duke dokładnie.
Tamtą przeciwnicę, ja mogę iść i ją osłaniać, tak? Nie, nie, nie. Ty musisz... Musimy to podzielić tak, żeby uwolnić jak najwięcej ludzi. A jak się ich uwalnia w ogóle? Tam... Nie wiem, podejrzewam, że będziesz musiał podejść i po prostu drzwi otworzyć spokojnie. Tylko gdzie jest Omelum? A tutaj, dobra. Czy Omeluma pewnie trzeba by cię naokoło opuścić? Dobra, tędy. Tędy, co ja mam robić, chłopie? I za tobą, tak? I za tobą, tak? Czy iść na prawo? Iść na prawo. Nie no, idź po prostu... Karla nie idzie tam... Czekaj, ty idź... Kurde... No. Ty idź w tą ścieżkę, co ja nie poszedłem, no. Po prostu. No tu typ tu jest jeden, ubić go i idź dalej, tak? Ubić go i idź dalej, tak? No, najlepiej, no, tak może być. Dobra. Teraz ty. Mam tam i to Shadow Heart i on osłaniać? Na przykład Karlą? No możesz, no. Przyda się. By i tak. Możesz tam iść ze sobą, żeby ten... No to... Moim pionkiem pójdę do... A Karną pobiegł do przodu. No. Jakaś porąbana ta misja. No tu próbujemy prawo robić swoje. Trochę po omacku, bo Azot też nie zna. Nie zrobił tego. Uratujcie wszystkich. No staramy się. Prawo, ha, ha, ha.
To chyba tak nie działa. Ty, ja gram tym. Paziem. Mam go walić, czy mam biec? Biegnij do tego, do przodu. Nic nie rób, tylko biegnij. A tu co? Najbardziej są ci fabularni. Z tych paziów to kilka wystarczy. A bargain's a bargain. And I've come to see it through. Mia Furia. Kneel for me. Oglądasz scenkę? If only Will were here to see this. No. This is what he wanted, after all. Now, stand back and enjoy the show. Uciekaj, nic się nie przejmuj się tym nikim. Najważniejszy jest ten. Już ci idę pomagać. These boots have seen everything. My turn. Karną bić tych dookoła i... Nie bij nic. Najważniejsze ten... Aha, tu jest ktoś zamknięty. Obok. Tak, otwieraj ich. Chyba po to jak najszybciej wrócić do... Sprint użyć. Gdzie to był sprint? My tak... Nie wal to, tylko tam powinna być dźwignia obok, tuż obok. A, nie wiedziałem. No. No, to z kolejnych. Tutaj jeszcze są. Dobra. Bio ich. Też tam ratujesz, okej. Nie uciekaj. No uciekam, uciekam. Tylko to ma sprint, czekaj, ma. Czy po sprincie możesz skoczyć? Może. Nie, nie może.
Dobra, biegnij. Ty. No przecież pobiegłem, zobacz jaki kawał przebiegłem, hopie. Wow! Wow! Robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Ja ich mam asekurować, nie tym swoim paziem. Najlepiej chyba. Najlepiej. Czyli, że tu słuchaj coś uratować. Tu chyba nic nie ma. Patrzę sobie, co tu może być, ale tu chyba nie ma. Do ciebie idę, nie? Do Shadowheart. Nie, nie idź do Shadowheart. To kim? Co ma robić moim typem? Wracaj się po prostu już do wyjścia. Karlom spróbuj uwolnić tamtych dwóch. I tyle. Swoim stój przy wyjściu, tak? No dobra. Mamy trzy tury, żeby wrócić z powrotem. Otwórz jeszcze tutaj gościa, bo widzę, że przy wyjściu jest. Dobra, jest... tylko poczekaj, gdzie to był sprint? Zamknięty się. Tu. Otwórz tamte drzwi. Drzwi, inne drugie. No to jest. Otworzyłem to? Nie, nie otworzyła. Dlaczego? A jest że... A. I nie ten. Bo nie masz akcji już, bo zużyłeś. Dobra. Nie ma. Przed deka. A, czyli nic ja mogę z tym zrobić. Zacznij na dźwignię może na tym, a nie na... No było na dźwignię, nie na drzwi, na dźwignię robiłem. No ja już spętało jeszcze i ty. Dobra, trudno, najważniejsze jest ty łysy. Stary łysy mówisz? No. Ale już raczej bezpiecznie. Czyli to, jak włączę sprint, nie mogę otworzyć dźwigni, trochę nie kuźwa? No, co zrobisz? Nic nie zrobisz, dokładnie. Teraz otworzę i po prostu ubiję tych dwóch tam, co przeszkadzają mi tyle. Już się naładowałem. Nie uciekaj. Poczekaj, bo ładuję fajkę. Już jestem. Ładuję fajkę. Gdzie ja z nim jestem w ogóle? Ja, tu jestem, okej. Okay. Tu jest to i sprint. No tak, po sprincie nie mogę już użyć. To mało punkt w akcji, ale już po tej mogę, dobra. Tu mówię, że ktoś jeszcze jest zamknięty gdzieś koło mnie, tak? Nie. A, tu jest coś? No. Tak, tu jest typek, dobra. Tak, tu jest typek, dobra.
Mhm. Z drugiej strony nie, tu nie ma. Tu jest jeszcze jeden typ. To już na samej turze jeszcze. Jeszcze mam na to czas. Tutaj. Ty patrz, no to jest taki zbagowane sierwok pecetowe ślajno. Ty nie naciskasz na dźwignię, nie będę otoczenia, już ci piąty raz powtarzam. Dźwignia jest z drugiej strony tych drzwi. Japa. No może. Trabo się śmieje. Trudno. Ja jem. Nie. I teraz już musimy uciekać, nie? Tak. No, łysy jest bezpieczny raczej już. Chociaż to jakiś gówno sprintuje. Ale nie, on na nim, na nim go nie patrz, on jest bezpieczny. Przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba tak. Dobra, ty co, ja już mam nim uciekać do... Tak. Cyk. I jeszcze raz cyk. On już jest bezpieczny. On już jest bezpieczny. Tak. I teraz tylko my musimy poplatać jeszcze, tak? A ty zdążysz? A ty masz teleport pewnie. Tak. Okej. Ja mam akurat tego... No to jest Shadow, ta, Kyra musi, jak najszybciej, ale dobrze. No, chyba. Miejmy taką nadzieję. Czy to, ja już też wracam, czy ich bicisz? Nie no, ubiję ich tutaj, przy drabinie. Wracaj, olej ich tam. Dobrze, dobrze, nie krzycz na mnie. Skarżą Daszu i... Tu jest print, kurwa. Gdzie jest print? Nie ma? Nie mogę użyć? Nie można cały czas użyć printu? Można. Można. Można to print dalej. Bo po sprincie skoczyć już nie można.
No nie wiem, czy Karli się uda. No nie wiem, czy Karli się uda. Patrzymy. Mam pewne obawy. Bo będzie się zero. Nie wiem. No typie, idź po kardę. No nie starczy mi, chyba nie starczy mi ruchu, to jest problem. A, tobie. No. Bo ty nim sterujesz, tak? Tak. To daleko się posunęliśmy chyba, z tą kardą, kurde. Dobra, zacznę to pojęcie. Żeby nie było tak, że te wiesz. O. Zobaczymy, co to będzie. Widzę Shadowheart. Widzę ciebie, widzę łupieżce. No. Widzę łysego. Kurde, jak ktoś to loadzi tylko po łysego i heja do domu. Czekaj, no bo możemy spróbować, zobaczymy, czy możemy tyle wskrzesić. Może ona w ogóle no. Będzie u nas. Będzie u nas. Greets you as the submersible slows to a halt. Unlike the Iron Throne, you remain intact. The same cannot be said for most of Gordash's hostages. Ale jest w tym teamie, więc można ją wskrzesić. He's tadpoled, but under my protection now, just like you. His mind. Czyli spoko, zrobiliśmy to. Free. A jakim kosztem? Jakie nerwy. I will not take it for granted. You have my gratitude, friend. You acted quickly, decisively. No soul who fell here did so in vain. I will honor their sacrifice. My thoughts are my own now. And my purpose certain. I will wait at your camp. We can speak more there. Gods. Dobra. We actually made it. All right, we're good to go. Wskrześ mi Karle, bo ja nie wiem jak. Jeszcze ten. Jeszcze nie możemy wrócić do wozu. Pogadaj sobie z tym. Your worlds. I never imagined missing its feeling on my skin. Curious. I owe you a great debt, son child. One I shall repay. When I return to the surface, I will alert my colleagues at the Society. Find me there, and I will offer you what aid I can against this evil. Mhm, no. I teraz... Użyć chyba po prostu drabinę.
No, chyba tak. Okej. Okay. Chwila prawdy, czy... Czy Karny da się wskrzesić? Co robisz? Stawkę masz, aha. Wskrzesiłeś? Ej. Czy to koniec? To ej. To koniec. No nie widzę karny nigdzie. Daj mi zrobić, to skończ. Dobra. To jest chyba z krzyżnikiem. To poczekamy. Ja w obozie, tylko musi się dodać. Ze swojemu zbrojeniu to wszystkim dobrze. Kochanie, pięknie, dobra. To nie widzę, że właśnie zginęłaś przeze mnie. Przygotuj się, ruszamy. Masz dwa życia, dasz radę, dziewczyno. Spokojnie, idź tam teraz gadaj z tym Duke'iem. Poczekaj, grupuj. Chcę się zgrupować. Dobra. Pogadaj się z Willem. No. Że mu starego... I odpoczynek. Ten. Podgadaj się z Duke'iem. There'll be no great tempest roaring through the skies, no dragon redeemer to save us. A, jeszcze ono smoku mówi. What hope then for Baldur's Gate? Without the great worm's aid, is the city doomed to fall? You braved the worm's lair, seeking a savior. Yet it was you, all of you, who vanquished the undead abomination which Unsur became. You are more powerful than you understand. It is you who are the tempest. It is you who are the heart of the gate. Ansur is dead. There will be no great tempest roaring through the skies. No dragon redeemer to save us. Ty, zapętliło się, czym się daje? Zapętliło się, no. We are the warriors who will slay the absolute. We are the guardians who will defend this fair city. Yes! No, odpętliło. I could even claim my father's own ducal title and carry his banner after this. Grand Duke Will Ravenguard, Marshal of the Flaming Fist, the city's truest defender. Courage, insight, strategy. Justice. These were the lessons my father taught me. Baldur's Gate is my home, and I am its servant. I will be relentless in my pursuit of the greatest good. The Blade of Frontiers is no more. I will be Will Ravenguard, son of Uldah, proud Duke of Baldur's Gate. Will's courage and enthusiasm warms the air. With him at your side, the road ahead doesn't look so insurmountable. No i teraz sobie pogadaj. Którym? A, dobry. Gadaj. Czy tam coś ma do powiedzenia? First you cleave my heart in twain. Now you shatter it to pieces. My son, a monster. Twisted beyond recognition. Mm-hmm. To think my blood flows through those veins. Tak się spiął, że on jest tym diabłem, tak? To be freed from Gortash's hell, only to be trapped in yours. It isn't what you think. It never was. You turned your back on me, on your city, to chase the she-devil and her power. She stinks up the place even now. No patrz, stary dziad. It is exactly. There is always a choice. Father, please. There's something I must show you.
Ravengard's tadpole clenches as your memories and wills flow into him. My tears rules. I'm in your mind. The Grand Duke sees Mizora and her infernal sisters. He sees the agony in Will's face as an impossible choice is set before him. No. My son. The past becomes present, and Will's thoughts are laid bare. Ravengard sees Will partnering with Mizora to defeat Tiamat's cultists before they could lay siege to Baldur's Gate. Okay. And he sees everything beyond. The Nautiloid journey, the perilous path to Moonrise, the astral prison, and the Emperor within. Will, everything I did for Baldur's Gate. I did for you. My son. You sold your soul to save Baldur's Gate. And I cast you out. Teraz nie da się zrobić. No, da się zrobić. Da, albo spacowali to, żeby nie był diabłem. Aha. Tylko to wymaga od ciebie zabicia Carly, zostawienia jej martwej, obejrzenia kaczenki, wskrzeszenia jej, tak kombinowanie straszne. A, czyli takie po prostu jest bug jakby. Takie po prostu wiesz, co się ma wydarzyć, więc robisz wszystko w odpowiedniej kolejności, żeby się wydarzyło wszystko. Okej. Okay. O, Mińsk jest z tyłu. No. Szkoda, że Mińska żadnych nie czuje nic. Ale trochę za późno. No. Returning from Alterel, I discovered the plans of the Absolutists. I immediately realized the city couldn't defend itself against such an army. I didn't despair, because the city has a secret guardian. No. A worm that sleeps beneath. He can be called upon. No gadaliśmy z nim, ale on jest za późno w drużynie, on już nie jest jakby no pełnoprawnym plabo, o co mi chodzi. To jest taki pionek tutaj, no. No jest napisany, on Mińsk jest legendą tej gry, ale dodali go o 20 godzin za późno. Żeby się z nim zżyć. No jakby dodali w drugim akcie. Chociaż, żeby już Heira jest za późno. Żeby się z nią zżyć. Nie wiem nawet, czy da się z Jaheiro romansować na przykład, Labo? Mi się wydaje, że w ogóle Mińsk i Jaheiro są zdani po to, żeby fanów posmerać. Romansu nie ma, ani z Mińskim, ani z Jaheiro. To są dodane postacie po to, żeby mi taki głupek jak ja, który kocha stare Baldury, powiedział wow! Ale też... No w teamie tak, ale czy, jakie jest życie jest? Żadne, chopie. Problem jest to, że oni są tacy, no jakby to powiedzieć... Na siłę, no umówmy się. Nie są pełnoprawni, o! No średnio ma powód, żeby tak typowo z nami iść. Nic, no to też, no jest w ostatnim akcie i równie dobrze możesz go znaleźć jako jednego 5 minut przed końcem gry. No wszyscy mają duży powód, no bo wszyscy mam... Kijankę i większość była nam tym na wschodzie znacznie. Więc każdy ma powód, żeby się trzymać. Chroni i przed zmianą z mindflayerów. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend,
I think we'd be fools to believe him. Maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a Mind Flayer and subjected the city to their political will. I met her twice. The first time I was a boy of 7 or 8. Nie wiem, Sonic. My cały czas jesteśmy ku końcowi. Jak na moje, nie wiem na ile to prawda. Myślę, że z 2 posiedzenia, Max. No nie bardzo. Prawo mówi, że blisko mamy. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim. No, musielibyśmy tak naprawdę no, poszukać klauna, ale nie chcę mi go robić. To robimy sobie, jeżeli to jest nic nie warte. Ogarnąć ten jeszcze jedną miejscówkę. No i zostaje nam Gortash, Orin i zakończenie. Więc teoretycznie, no dzisiaj zrobimy sobie na pewno jeszcze tą jedną miejscówkę. A następny zostanie nam Gortash i Orin. Prawdopodobnie wyrobimy się. I na koniec zakończenie. No i na trzecie posiedzenie zostanie nam Ending. Dwa na pewno fabuły. No tak myślę, no. Takie po 2-3 godziny jak zawsze robimy, nie? No, myślę, że dzisiaj zrobimy też jedno miejsce, żeby już nie ruszać Ortasza, bo nie wiem ile to zajmie. Na chyba, że prawo nam podpowiesz, to jest długie czy krótkie? Bo mamy tak jeszcze spokojnie godzinkę. No prawie mnie mówię, ja bym zrobił tę słupkę i... Jak to uważasz? Gdzie teraz szybki ten? Wyjdź z obozu. I teleportujemy się do... doków. A co chcecie? Orin czy Gortash? Zrobić... Czemu paść ma na mnie HP? Bo jest złodziejem. A tu jest jeszcze Paladyn? Nie, sobie to. Kuźnie stał. Nie wiem. Kuźnie jakąś tam. No. I to będzie chyba na dzisiaj. Ogarnięte, a se Orin i Gortash zrobię na następny. Okay. Otworzyć, tak? No, okej, okay, no. Jak to było tym wytrychem? Wytrychem. Kwadrat. A. Ty nie mogę, kiedy jestem w tym gównie. No, otwórz mogę. Wytrychem. Dobra, prawo, długo nie graliśmy. Cicho tam. No, otwieraj szybko.
co tu będzie jakaś walka, rozumiem? Nie, no nie wiem jeszcze. Ja robię to w odwrotnej kolejności. Gondians! Rip the motivator from this bastard's hands! For Gond! Walka. No to lecimy. No to lecimy, no. Dobijesz go? Dobijesz go. Oczywiście, że go dobiję. Chyba, że nie trafię. Czy ja go dobiję? Czy nie? No, nie trafię, dobra. Czy ja go dobić mam? Kolejny. Znaczy, ty go możesz zrobić, bo ja będę... Najpierw tego. Bo tam nie miałem... Chybienie, nie, ale chybienie. Ten coś zrobił, ty. No powiększył się. No widzę. Co to za... Co to jest? No dewa. Co to jest? No dewa. Boże. Krzywór ma na imię. Żadny... No przecież! Kto tu w ogóle jest jeszcze przeciwnikiem, kto już nie jest przeciwnikiem, bo już nie wiem, nie? Chcę się tam na dzielę. Nie wiem, tu jest dużo. O! Chybienie to mnie... No, tutaj trzeba czasami, kurde. Tym bardziej tutaj, patrz, pełno NPC-ów dobrych, złych, my.
Też chyba wygrywamy to. Spoko, Flabo, dzięki, że byłeś. Jak coś, to możesz też wtedy dalej puszczać, nie? Tam zasięgi czy innych psikutas. O. Czy ja mam coś zrobić z tym fioletowym gównem? Nie. Ja już to zrobiłem. Dobra, dobiję go. I został jeszcze jeden. Już nie został. Nie, nie został. Pogadaj z tym gównem. Did you see what happened? Is my little girl... Is Obedia safe? My heart... I thought her lost. I would give more than just my sight to keep her safe. Our destination is the Neurositor, the nerve center of the Steel Watch. Guide me there, and I'll do the rest. My fellow Gondians, flee this prison. We're bringing this place down. Coś tu nas jeszcze czeka chyba, co? Tam, był save. Save, dobra. I zgrupuj się z Karlą, bo znowu się... Że się rozczłonkowało? Tak. No i to jest. No nie jest, no bo... No, dobra. Gdzie ona jest? Dlaczego ona jest? W obozie. Coś musiałeś ponaciskać znowu. No, no nie, na silnicy wcisnąłem, ty. No i grupuj. Dobra, grupuj się i chodź. No i grupuj. No. No. Kto by zmienił swojego, idziemy. Brak wolnego miejsca, by wykonać zapis. Potem mi pokasuje ten autosaver. Jakieś stare. Teraz chodziłem to na dół. This is the foundry's main lab. A. Czekaj, to teraz zasejwuję w radzie coś. Zostałem początek walki. Okej, okay, lecimy. Standardowo wszystkich po kolei. Nie, do tego samego lecimy. No tak. Czy mogliśmy trafić? Pięknie. Ale... Ale? Aha, ale na skalę górale. Kurwa. No dobra. To będziemy strzelać dwa razy. No, tam jesteś gówno, papie. My to przejdziemy.
A jesteśmy już ku końcowi. Spokojnie, to tłuczemy. Kto to jest? Ten niziołek to jest po prostu siepator, tak? Czy on ma jakieś czary, czy co on ma? Nie wiem co, mam ci zobaczyć. Patrzę. No nic. Pomoc ma. Leczy. Rozmycie ma. I atak. Nic więcej nie ma. To niech atakuje. Nie ma kogo, bo nie ma tego. No to nie w tej turze. No, następnej. Chciałem tylko powiedzieć, że sporo ich tu. Spokojnie. Teraz jestem, tylko muszę podłączyć do ładowarki. Służbowy. No oczywiście idziemy dalej. My tak już 70 godzin prawie, że. Razem w to ciśniemy. Ale ja się zbliżam ku końcowi. Jeszcze bym miał dwa takie spotkania jak dzisiaj. I powinien być the end. Patrząc na ilość przeciwników, mam pewne obawy co do tej bitwy. Nie, na ludzie damy teraz. Bo jest jeszcze dużo tych... NPC-ów. Gości, co przyjmą hitę. No. Jak zanim my coś zrobimy... Przypomina mi się walka z Wikonią, nie? Czy jest coś, ale zanim my coś zrobimy... Poczekaj, tak zrobić, żeby było dobrze. Najpierw... Tu jest jeden do bicia, ale... Szkoda mi pierwszego ataku mocniejszego. Zrobię go na drugim. Najpierw tego pierwszym wywalę. A drugą dobiję. Typiałem tym słabszym. No właśnie. Widziałeś, kurde? Te roboty, rozumiem, też musimy ubić. Te straszne są te roboty. Nie, bo to nie są złe.
NPC są głupie, bo nie robią nic. No teraz ten coś zrobił. Ja zdążyłem kolację zrobić, zjeść, oglądać odcinek serialu, wysrać się, a wy dalej. No cóż, bardzo dobrze. Co oni aktywują tym czymś? Ej, kogoś zabili nam tego NPC-a. Load? A z upload, czy nie? No, ale... A ty mnie słyszysz? Tak, słyszę cię. No nie wiem, bo mówię, nie robiłem coś, więc ja nie wiem, co to będzie. Ja to chyba zrobił load, bo tego NPC-a tam zabili. Dobra, mówi, że bijemy, to bijemy. I tam niezły gruz robimy z rejaty. Ja pitole, ty! Co to było? No, wysadził się. Fajnie. Masakra, to co się wydarzyło. Fajnie, no, przeżyjemy tą grę. Ktoś tam zginął z naszych. Shadowheart. No. How painful it is up to you. Zaraz i mój pionek. Chłopie! Pogrom! No. To jest chyba ten moment na... Loada, co? Loada, co? No chyba tak, bo... Nie, to jest... Pogrom nam zrobili z dupy, jeśli się nie wiecza, chłopie. Ale dobra, to zrobię już następnym razem, już mi się nie chce. Już ci się nie chce? No, a to mi wymięku. Dużo się zadziało. Dzisiaj dużo do przodu w sumie jesteśmy. No. Ale już teraz się serio ciężko robi. Tutaj mieliśmy nie farta, co? Że on wybuchł w nas, prosto, w ryj. Ja go specjalnie dobiłem, bo myślałem, że on, wiesz, no, wtedy nie wybuchnie. No ja też, zapomniałem, że to wybucha. Jak znaczy nie, jak widziałem, że on się coś tam, wiesz, gotował, smażył do czegoś, ale myślałem, że jak go ja ubiję, a nie on sam, to będzie okej. Właśnie będzie, tylko po prostu zapomniałem. Przecież miałeś napisane. Co ja miałem napisane? No, że on się ładuje i że do wybuchu. Ale myślałem, że jak ja go dobiję, to on
Nie wybuchnie. Nie wybuchnie. Co by było dość logiczne. No. Co by było dość... Żeby jakoś uniknąć tak tego. Działa, że jak... Jak ubijesz gościa zanim skoczy, to nie robi tego. No właśnie. No właśnie. To co, nie próbujemy? Nie, nie chcę się. Nie chcę się. Dobra, no to widzowie, bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękujemy. Wracamy pewnie, nie wiem, ja w środę będę mógł. Nie wiem, zobaczymy. No tak, czy zerwaliśmy mojego jako tak. No ale kawał drogi mamy. Ja mam jeszcze godzinkę niecałą. To chyba szmapaj szybko odpalę. Już nie będę szalał z Jakuzą. Ale szmap zawsze ok. Więc chętnych, co byli u mnie na streamie, zapraszam na szmapa, a mam nowego do testów. Aż wymiękł. Opuścił imprezę. Idzie na tą godzinkę nasz mapa. Mówię wam. Za chwilę wracamy. Dziękuję za uwagę. Widzimy się na szmapie za 3 minuty. Dopalę. I w ogóle. Dzięki wszystkim za uwagę. Było nas na pewno więcej niż 3 przez cały czas. Więc tu do przodu. Mam nadzieję, że nasz mapa też bijecie.